To był taki mecz, no nie wiem, czy też macie takie samo odczucia, że momentami oglądało się go z ogromną trudnością, jak chociażby przez praktycznie całą pierwszą połowę, a raz oglądało się go wręcz rewelacyjnie, jak przez praktycznie drugą połowę drugiej połowy. I nie mówię tu oczywiście, że to spotkanie było jakieś ultra porywające technicznie, natomiast sam jego przebieg był po prostu ciekawy. Bo takie bramy, ładne i trafiane w takich okolicznościach, no nie zdarzają się często. RKS Radomiak Radom zremisował w roli gospodarza z Jagiellonią Białystok 2 do 2 po wcześniejszym prowadzeniu już dwoma bramkami niezawodnego Dawida Abramowicza oraz Karola Angielskiego. I w sumie oba te trafienia miały w sobie coś pięknego, bo przy pierwszym uderzeniu mieliśmy genialną wręcz asystę Mauridesa piętką, a drugie miało świetny strzał Karola A. Borodo. No i cóż no, Radomiak miał dzisiaj 2 do 0. Zgadza się, a i tak to roztrwonił. I zrobił to w jakieś, czekajcie, bo sprawdzę sobie, żeby was nie oszukać, w jakieś 2 minuty. I w sumie samo prowadzenie na 1 do 0 RKS objął jakoś w momencie, gdy to Jagiellonia stwarzała sobie więcej sytuacji. A może inaczej, w momencie, gdy Radomianie nie najlepiej prezentowali się w ofensywie. Ale już nawet mniejsza o to, sam ten mecz w wykonaniu zespołu gospodarzy jest po prostu lekcją, jak nie reagować na objęcie prowadzenia na 2 do 0. Bo ta bardzo łatwo stracona bramka kontaktowa, wydaje mi się, że nakręciła gości. Zresztą sama interwencja przy tym trafieniu Majchrowicza była, no, kiepska. Zresztą cały występ, mam wrażenie, tego zawodnika był dzisiaj, jak na jego standardy, bardzo zły. Bo nie dość, że ta bramka tu jeszcze momentami notował bardzo niepewne sytuacje, czasami nawet zdarzało mu się wypluwać bardzo groźne piłki. Ponadto, gdyby sędzia się uparł, to w ostatnich minutach tego spotkania mógł spokojnie podyktować faul na Romańczuku w polu karnym właśnie za sprawą Majchrowicza. No ale czy był tam faul, to są zdania podzielone. Koksem tego spotkania wydaje mi się zostanie Maurides, ponieważ ta asysta piętką do Abramowicza była piękna oraz ta asysta przy golu Angielskiego też była niczego sobie. Myślę, że defensywa RKS-u zagrała dzisiaj całkiem słabo, bo jednak bardzo często wpuszczali do swojego pola karnego zawodników gości i ci wychodzili często na bardzo fajne sytuacje. No i cóż, no, myślę, że ta postawa Radomiaka dzisiaj nie była najlepsza, zdecydowanie porównując ją z jesienią, ale wypuszczenie wyniku tak czy siak z 2 do 0 na 2 do 2 w momencie, gdy wydawało się, że RKS łapie wiatr w żagle, nie powinno było mieć miejsca, bo jednak jest to stracona szansa i kolejna strata punktów w momencie, gdy radzisz sobie w meczu. No może nie grasz jakoś wybitnie, bo nie stwarzasz wielu sytuacji, ale kiedy wynik ci się układa, to nie powinieneś tego marnotrawić. No a Radomiak dzisiaj to niestety dla siebie zmarnotrawił. A Jagiellonia Białystok wyglądała dziś ok. Chociaż myślę, że gdyby grała przez całe spotkanie tak dobrze, jak od momentu, gdy stracili gola na 2 do 0, to po prostu zagraliby wtedy rewelacyjnie. Genialne wejście Wdowika, który zanotował fajną asystę oraz oddawał naprawdę groźne strzały na bramkę w drugiej połowie. Ale najlepszym zagraniem tego spotkania tak czy siak popisał się Gual. Czyli piłkarz, który trafił do sieci w ostatnich minutach poprzedniego spotkania z Zagłębiem Lubin, dzisiaj zabawił się wręcz w Leandro, tego z Radomia. Bo trafił dzisiaj gola na stadionie w Radomiu w bardzo podobnym stylu co Leandro. Przy okazji, tak jak wspominałem wcześniej, myślę, że mieliśmy dzisiaj kilka kontrowersji, jak chociażby niepodyktowanie dwóch rzutów karnych po dwóch faulach w polu karnym na zawodnikach Jagiellonii. No ale też to są sprawy sporne, czy były to faule, czy nie. Sędziowie orzekli w taki sposób, że nie podyktowali tych jedenastek, chociaż wydaje mi się, że sędziowie indywidualnie mogliby podjąć zupełnie inne decyzje. Po tym spotkaniu Radomiak jest piąty i ma 43 punkty na koncie, a Jagiellonia 11 i ma 34. I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów, chociaż tak czy siak jestem szczęśliwy, że jest was tak dużo tutaj na kanale. I zapraszam was na Facebooka Tradej, gdzie ostatnio dodaję coraz więcej ankiet i coraz więcej piszę postów i coraz bardziej podoba mi się w ogóle to urządzenie. I ja was zapraszam do posiadania dobrego humoru. Poniedziałek praktycznie za nami, więc no widzicie, 4 dni i weekend, a raczej święta bym powiedział. A ja spadam, bo idę słuchać Megalomanii, bo chyba o północy premiera, nie? Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem, to staje się złotem. Midas! Midas! Midas!